Witam serdecznie Odyn z tej strony. Moi drodzy, aktualizacja tego, co się w ogóle dzieje. Jest już po całym weselu, po wszystkim. Nie wiem, czy tam coś w ogóle nagrywałem. Wybawiłem się, odpocząłem sobie z 4 dni. Przyjechałem na Śląsk. No i zaczynam od tego, że muszę mieć sprawne auto. Więc podjechałem z sąsiadem pod jakiś zakład. Zostawiam dziadka dzisiaj na cały dzień. I będą robione te jakieś tam swożnie, czy co to tam jakieś. Nie wiem, nie znam się na tym. Jakieś drążki, końcówki, drążki, układu. Mniejsza z tym, jakieś geometrie. No, także informuję. No i co? Jeszcze dzisiaj będę załatwiał jakieś tabletki, jakieś głupoty i mam nadzieję, że się coś uda ciekawego zrobić. Co to dokładnie jest? To jest łącznik stabilizatora. I co tu jeszcze? 4 wchodnie i 2 gałki. No, to już. Już wszystko wiecie. Nie będę tego otwierał, ładnie w kartoniku wygląda. Pierwszy raz w życiu będę jechał tramwajem numerem 27. 27. Zaraz. O, ale jeszcze ten stary się... Jak on skacze... na tych krzywych torach. Przyjechałem na swoje włości i teraz idę do lekarza. Jeszcze jedną wizytę będę miał jutro. Ale dzisiaj dostanę receptę, że idziemy. Pierwsze tablety załatwione na pół roku, żeby móc podróżować. Zadzwonili do mnie, że mogę już jechać po auto. I tak się składa, że się taksówkarz rozwalił tam na torach i pewnie 15 mi nie dojedzie tam. I zamiast 5 zł będzie 45 Uberem. Dobra, przyjechałem odebrać dziadka. I wymienione wszystko, co miało być wymienione. Plus ustawiona zbieżność. Tu chyba muszę trochę podpompować go, cholera. Z drugiej strony też tak jest. Nie. Nic nie skrzypi, jest idealnie. Chociaż jeszcze zawczasu mówię, ale chyba będzie git. Jedziemy na Odyńce. Zapopałem się na paczki. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. W ramach update'u przyszły sitka małe, przyszły sitka duże, tylko nie wszystkie. Pokażę wam. No, to co chcesz pokazać? Przyszły pianki. Pianki w końcu. Pianki. To są sitka, nie przyszły nam niestety wszystkie typy. Nie ma ich dużo. Ile? Z 8 sztuk? 10. 10 sztuk. 11. Szybka rozmiarówka. 6 razy XL, 3 razy XXL, 2 razy L. Aha. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Na stronie jeszcze nie mam. Mamy jeszcze, bo to są już koniec tych sztuk, tych... Których? 800. Tak, zostało nam tyle, ile jest, czyli... 6. Nie, to jest 600, co ty liczysz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 z darmowym pointerem. Tak. Dokładnie. Dokładnie z tym. Z 35. Wanki już jakieś zostały? Z promocji nie ma. Ostatni czeka na wysyłkę we wrześniu. Dobra, Questa. Boże, jakie pustki. Quest ma być dostępny teraz 16-18. X10 Pro będziemy zamawiać. A Q30 nie będzie w ogóle. Trudno, są simplexy. Simplexów, jak widzicie, jest dużo. Lekko skręcę w prawo. Teraz akurat to nie wystąpiło, ale teraz jak będę skręcał i hamował w prawo, to wystąpi. I jest właśnie taki dźwięk. Jak skręcam w prawo... O, to chyba hamulec. I znowu będzie hamowanie i skręt w prawo. Teraz już o wiele mniejszy pisk. Może się musi dotrzeć po prostu coś. Co to się tu dzieje się? Komuś się szmatka spaliła? Mamy kolejny dzień i umówiłem się wczoraj z sąsiadem na przegląd tego auta. Podjadę na garaż, odkręcimy tam wszystko i zobaczymy, o co to chodzi, bo jedno przestało skrzypić i zaczęło jeszcze mocniej skrzypić, co innego. Jak jadę i hamuję i skręcam w prawo, to normalnie jak tramwaj, kurde, na Środuli w Sosnowcu. Zobaczymy, co tam jest, to też będzie w tym odcinku i ja wam to tak nagrywam, żeby wszystko było chronologicznie, bo ja się cały czas
szykuję na to, żeby już wybyć stąd i żeby tu nie wracać. I między innymi byłem właśnie i wczoraj, i dzisiaj już u lekarza, bo dzisiaj jest już godzina 13:30. Leki na te moje jakieś tam nadciśnienia sobie załatwiłem. I część z Was wie, albo większość, że ja tam cierpię na permanentne uczucie lęku, jakieś ataki paniki, stany depresyjne, miesiąc jest ta depresja, a potem dwa tygodnie nie ma, jakieś takie głupoty. I biorę od 7 czy 8 miesięcy Dusselwię i mi bardzo pomogła. Po pierwszej tabletce całkowicie mi ataki paniki i lęk minął. I nie jestem lekarzem, więc nie polecam każdemu konsultować się, natomiast kiedyś może więcej opowiem tam o tej depresji, o tej wszystkim, bo dużo z Was tam gdzieś tam pyta o to. Kolejna sprawa. Zadziało się trochę, jeszcze badanie krwi mam we wtorek, ale na Twierdzę Modlin będę jechał, więc będziecie mieli odcinki z Twierdzy Modlin. Słuchajcie, po opublikowaniu tego odcinka znalazłem... I to co się tam działo, to co się tam działo z tym wzbudzaniem się tego detektora... No, obrączkę znalazłem w Piszu i to było 11 sierpnia. I proszę Was, po tym jak znalazłem tą obrączkę, to w Piszu.pl udostępniło to 700 osób. I zadzwoniła do mnie pani, że nie wierzy. 2 miesiące po ślubie zgubił to jej mąż. No i po 12 latach odzyska ją. Jadę ją dzisiaj wysłać. Właśnie, gadam jeszcze cały czas z Piotrem, bo na tamizie był i mówi, że są fajne odpływy. No i to jest mniej więcej też po to, co robię to wszystko, żeby być w stanie tam pojechać do Piotra. Nie wiem, czy to zostało opublikowane na kanale Kapitan Przyczepa bądź na kanale Corsair, ale mój tatulo miał tam problemy z prądem i tam powiedziałem kapitanowi i Corsairowi, żeby zrobili ten prąd tak jak ja mam, na tip top, żeby mój tata się nie musiał w ogóle przejmować tym, że ma za mało prądu. Poleciłem też tacie, żeby sobie zrobił paszport i on właśnie go wyrabia sobie w tej chwili. Powiedziałem mu też, żeby sobie załatwił leki na przynajmniej jakieś pół roku i też sobie wyrabia. I teraz jedziemy na Odyńce wysłać tą obrączkę. A robimy to wszystko, żeby móc stąd się spławić gdzieś, nie wiadomo gdzie. Bo na paszport ojciec poczeka pewnie jakiś miesiąc, coś koło tego. Więc w najbliższym czasie Anglia raczej nie. Póki jest jeszcze pogoda, to tu się pokręcimy. Będzie Twierdza Modlin na 100% na kanale u mnie. Trzy dni poszukiwań w Twierdzy Modlin. Potem będę musiał tutaj wrócić. Nie tu, a dobrze jadę. Będę musiał tutaj wrócić na te badania krwi. Może tam jeszcze jakieś dziadostwo. I potem znowu będzie taki długi wyjazd. Ten wyjazd, co prawda, co się zakończył tym weselem, to on trwał 2,5 miesiąca. No ale widzę na kanale, że Wam się bardzo podoba. Mi się też zarąbiście podoba. No i co? Zobaczymy co w Odyńcach. Jeszcze wychodzi na to, że mi się żarówka spaliła. No to akurat z sąsiadem wymienimy jutro. Bo ona powinna... No tak to powinno łazić. A jak jest tak, to nie ma oporu, więc sztyka dwa razy częściej. Taki odcinek z załatwiania spraw. Właśnie, w ramach jeszcze informacji dostaliśmy pismo z ministerstwa. Ja, mój kuzyn, zięć i jeszcze Jagoda. Bo zaskarżyliśmy jeden wniosek od konserwatora. Dostaliśmy zgodę na poszukiwania zabytków w Częstochowie, ale dostaliśmy takie warunki do tych poszukiwań, jak to auto skrzypi czasami, Jezus Maria, że musieliśmy składować wszystkie przedmioty w jakichś drewnianych skrzynkach. W ogóle takie wytyczne dostaliśmy, jakbyśmy robili tam badania archeologiczne, a nie poszukiwania, nie? My jesteśmy od tego, żeby znaleźć, namierzyć GPS-em, przechować w workach streczowych, czyli tych foliowych, opisać w miarę tam jakieś tam umiejętności, no i potem oddać do konserwatora razem z raportem, a nie jakieś wytyczne jak dla badań archeologicznych, bez sensu. Dlatego to zaskarżyliśmy i przyszło z ministerstwa, że jest tak jak my myślimy i konserwator musiał jeszcze raz wydać zgodę bez tych wytycznych. Także jest zgoda na poszukiwania w Częstochowie, ale w ogóle to też trwało półtorej roku i mamy sierpień, a zgoda od Lasów Państwowych jest do grudnia, do 31 grudnia, więc finalnie mamy zgodę na 4 miesiące niecałe? Zupełny bezsens, nie? Taka ta papierologia durna i
Nie, to jest, naprawdę się w tej Polsce czasami się odechciewa. Ale mniejsza z tym, w Polsce tam poszukiwać, wiadomo, będziemy gdzieś tam w przyszłości różne tam rzeczy. Muszę jeszcze do pani Katarzyny Archeolog zadzwonić i się spytać, jak tam z pozwoleniem na ten cały Pałac Szena. Bo tam bardzo chciałbym sobie poszukać, bo to jest blisko Przemszy. I tam mogą być bardzo grube tematy i fajnie by było coś tam znaleźć fajnego. I to wszystko, co ja znajdę, to będzie do gablotki trafiało, do muzeum bezpośrednio w Pałacu Szena. Jest już to wszystko dogadane, więc tam też będą w przyszłości gdzieś tam fajne poszukiwania, ale to się trzeba będzie, wiecie, dowiedzieć. Wszystko to trwa, no niestety. Człowiek by chciał już tu, ten, a tutaj czasami trzeba poczekać po 2 lata. Najgorzej wygląda sytuacja z tego, co z saperem jak gadałem i w ogóle z Joanną z PZT, pozdrawiam serdecznie, to najgorsza sytuacja jest u wojewódzkiego konserwatora w Małopolsce. I w ogóle chłop prawie psa bił. I w ogóle tam ludzie, rekordzista chyba 11 lat czeka na odpowiedź od WKZ-u, od WOZ-u, nie? Kolejna sprawa jest taka, że można zaskarżyć bądź ponaglić WKZ. Bądź jeżeli, tak jak w naszym na przykład wypadku, wydał on zgodę z jakimiś dziwnymi warunkami, to można to zaskarżyć do Ministerstwa Kultury. Tylko że żeby wysłać to do Ministerstwa Kultury, to trzeba wysłać to najpierw do WKZ-u. I są takie sytuacje w Małopolsce, z tego co ja wiem, że są wysyłane te oskarżenia czy zaskarżenia i WKZ nie wysyła tego dalej. Żeby nie było, są WKZ-y, które współpracują wnet z poszukiwaczami. Bardzo dobre i ciepłe słowa słyszałem o polskim konserwatorze zabytków. Tam pan Gruszka tam mówi, że jak znalazł ten toporek, to tak się cieszyli tam w tym u tego wojewódzkiego konserwatora. No wnet chcieliby dać zgody, wnet pomagają załatwić zgody od właściciela terenu. Nawet z czymś takim się człowiek spotyka. Tak samo podkarpackie słyszałem, że tam konserwator to tak samo aż pomaga ludziom, poszukiwaczom, taki zajawiony. A są takie placówki, gdzie nic się nie da załatwić, nie? I to jest to, co saper... Jak mi dał, to skrzypi, Boże! I są takie po prostu... Tak, to jest tak, jak saper mówi. Trzeba nauczyć tych urzędników egzekwować po prostu przepisy od nich, nie? Żeby oni się z tych przepisów, w ramach tych przepisów działali, a nie w ramach swoich jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. I to jest gdzieś tam jakiś główny problem w tych materii poszukiwań w Polsce, bo byłoby pięknie, jakby było wszystko, wiecie, zgodnie tam z tymi przepisami. Dajesz, przygotowujesz wszystkie te wymagane dokumenty, mapkę, pozwolenie od właściciela terenu czy od lasów państwowych i 30 dni dostajesz zgodę ewentualnie. Po to się płaci tą opłatę skarbową do tego konserwatora, żeby on ci sprawdził między innymi tamte tereny, na które wnosisz pozwolenie, czy tam nie ma jakichś rejestrowych bądź ewidencyjnych stanowisk archeologicznych. No i po to się mu płaci, żeby to wykluczył i żeby ci napisał, co masz fajnego zrobić, jak masz tam zabezpieczać to. I fajnie w ogóle by było, jakby telefony odbierali czasami i jakby na maile odpisywali. Ja mam dalej na swoim zgłoszeniu tutaj z Częstochowskim, ja mam 2 zgłoszenia o zabytkach, gdzie ja już zdałem ten główny raport, nie? I tak jakby te moje zgłoszenia nie były zupełnie rozpatrzone, bo ja tam znalazłem jeden przedmiot i zostawiłem go po prostu w dziurze, no i zawiadomiłem. Mówiłem o tym, dzwoniłem i zostało to olane, nie? Kolejna sprawa, u sapera przecież rok temu, czy nawet półtorej roku temu poszukiwaliśmy u niego na zgodzie i znalazłem bransoletę z epoki brązu. Półtorej roku, zgłoszone, zawiadomione, zero. Leżą te fragmenty zabezpieczone tam, puszką przykryte i zakopane dość głęboko, żeby tego nikt nie znalazł. No i czekam, aż się odezwie, wiecie, ktokolwiek, po cokolwiek, nie? My mamy obowiązek zawiadomić, nie? Natomiast z tej drugiej strony nie ma żadnego odzewu. Proszę bardzo, obrączka spakowana, jesteśmy w Odyńcach, paczuszki spakowane. Dzień dobry, Odyńce! Dzień dobry, Odyńce! Dzień dobry! A może dlatego mi się nie łączy, bo mi wypada, cholera. Ja pamiętam, jak to auto odebrałem tam od tych pierwszych ludzi, to jechałem nim
i mi to wypadło całkowicie. Teraz to jest na... No właśnie. No, to dobrze, że sprawdziłem. Co się urwało? Dlaczego? Trzeba jakąś tu dziurę zrobić. Do trytytki trytytka i graj buczy i nie wypadnie. Super, ciekawe czy działa. Zaraz zobaczymy. Hopla, hopla. Chyba działa jak należy. Graj buczy. Graj buczy. Wody trzeba dolać. Jak jechaliśmy, to zamiast w przodzie występować ten dźwięk, to zaczął z tyłu występować i stąd bęben z tyłu zdejmowany. O, podobny dźwięk jak teraz wrzucić zrobił taki. No bo jak trzymasz. No, o, podobny. Jeszcze trzeba podważyć, no zobaczymy. Sytuacja wygląda tak, że to zejść w ogóle nie chce. O, schodzi w końcu. I coś tam już jakieś żyki podskakiwały. Popatrz. No i co? On by musiał być gładki, on powinien być gładki, no bo tarcze dolegają go po całości, nie? Tak, tutaj, a tutaj po tej stronie też? Zobacz jak to tu wygląda, jakieś takie. No one go powinny szlifować, on powinien być wyślizgany ładnie, a widzisz, że tu coś było i porysowało. Pomiędzy bębnem a... okładziną coś było. Coś. A ta sprężyka widać, że była między tymi, nie wiem, nie. Nie, ona wyskoczyła po prostu teraz przy demontażu, nie? Stało się coś? No. To teraz hamulec. No rozpieram. No. Uruchomiłem auto i jadę się przejechać, żeby zobaczyć, czy to tamto z tyłu mi harczy, ale jak ruszyłem, to z przodu mi zaczęło harczyć. Także przednie się też zrobi. Wyszło na to, że nie ma śruby mocującej przegub, tak? No, przegub. Nie ma. Ktoś zapomniał wkręcić jej w ogóle. I dlatego mi tak trzeszczało, jak nie wiem. I w ogóle opona to tak latała cała. Nie? O takiej, takiej śruby brakło. Dokładnie tej śruby brakło po drugiej stronie. Gadałem przed chwilą z Corsirem. Gadałem przed chwilą z moim kuzynem młodym, który teraz pracuje w Odyńcach. On pracował chyba 9 lat w Norauto, tam na warsztacie i tak dalej. No i opowiedziałem mu tą całą, obydwu tą historię o braku tej śruby. No i się dowiedziałem, że tą śrubę się wkręca na jakieś newtonometry, tam 180 newtonometrów i to nie miało prawa sobie tak po prostu wypaść. Ja jestem całkowicie zielony. Ja przyjechałem, oddałem auto, proszę wymienić. Wymienili i prawdopodobnie zapomnieli o tej śrubie, żeby ją dokręcić. I tak jakby ja przyjechałem, zapłaciłem i odjechałem, nie? No i mówię, no ja się w ogóle nie znam na aucie, zupełnie. Ja się nie muszę znać na tych autach, nie? I tak jakby... Ja mam straszny niefart do tych mechaników, ale to okropny. Okropny niefart do tych mechaników, nie? I ja teraz... Uświadomili mnie, co się mogło wydarzyć, jakbym jechał na przykład 120-140 na autostradzie. A mam dzisiaj zamiar jechać na autostradzie 140 na twierdzę Modlin. To znaczy, miałem zamiar i spotkać się z saperem i jechać potem tam autostradą. No ale chyba nie pojadę, bo... Uświadomili mnie, co mogło się wydarzyć, jakbym nie miał tej śruby i jeszcze troszeczkę większe luzy by się tam zrobiły, bo się tam porobiły luzy i to konkretne. No i będę musiał jechać teraz, jak mi dokręcą tą śrubę, na stację kontroli pojazdów, żeby zobaczyć, czy tam się nic nie rozdupcyło w tym aucie. I ja na pewno do tych ludzi tam pojadę i się zapytam, jak, co oni uważają o tej całej sytuacji, czy wszystko w porządku z tej perspektywy. Nie ukrywam, że jestem teraz niesamowicie wkurzony,
Nie lubię robić czegoś pod wpływem emocji, ale cholera, tracę znowu kolejny dzień i wczorajszy dzień na sprawdzanie, czy ktoś zrobił dobrą robotę, nie mając zielonego pojęcia. Powierzasz auto, żeby ktoś ci je zrobił, jeszcze z polecenia. Więc w kolejnym odcinku wam opowiem, jak się sytuacja wyklarowała. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie wszystko. Trzymajcie się, tyle z mojej strony, cześć.